to może dokładnie o co chodzi w tej grze i co się robi, bo nie... Bo chce się wczuć? Ekipę zbierasz, takie trochę heroesy. Tylko, że wszystkich się ten ulepsza. Dobra, trzeba pogrom jakiś zrobić, chłopstwa. Jak Mountain Blade. No, chłopy do piachu. Ty, no ten tu ma OP itemy w tym momencie, ten znachor zasrany. Ty, no ja mam teraz jeszcze bardziej OP team niż miałem, a miałem OP team. Life. Nie miałem chyba teraz expić gladiatorów po prostu, nie? Boba gierkę wstawia? Tak. Chyba jutro. Nadal myślę, czy orkowi warto dać ten item na leczenie, czy nie. Nie wiem. ...28 zręczności, 4 inta. 28 zręczności, 4 inta. Czaj, jej dam za to chyba. Na sobotę jakieś plany? W sensie pytasz o gierkę czy poza streamem? Czekajcie, muszę ich dobrze ustawić, brudasów. Może być. To może dokładnie o co chodzi w tej grze i co się robi, bo nie... Bo chce się wczuć? Ekipę zbierasz, takie trochę heroesy. Tylko, że wszystkich się ten ulepsza. No to poza to się dogadać może, ale git. Sobota, no. Tak, Rukaszu, no. Piękna ekipa. Tu ile mobów. Dobra, czekaj, pyk. Tego anioła trzeba expić na pewno. To nam umarł. Ktoś chyba wykitował. Nikt. Spoko, Black Blue, dobrze. Pod wieczór, czyli mniej więcej. Ale nie, dobra, git, git. Co się stało z rozdzielczością? Jaką rozdzielczością? Coś się na Twitchu mówi tu popsuło. Jakbym cię zaprosił i ogarnął wszystko, wbijesz do Krakowa? W sensie. Co ty masz na myśli? Chcesz mnie porwać? Ta nutka. 35 inta. Czekaj, czekaj. Ta nutka. Całkowicie się zgadzam. Spoko, Black Blue, git git. Tu się dogadamy na easy.
Dobrze, że mówisz już tak wcześnie, to już to w końcu się uda spotkać. Możesz muzykę w grze wyłączyć? Nie. Ale mogę przyciszyć. Czy ja ją przeżyję? To nie wiem, pierwsze level, czemu nikt nie one-shotuje? A, rozumiem, Black Blue. No tak, tak, no to git. Siema, ogarnąłem wszystko, wbijesz do Niemiec, wcale cię nie sprzedam na białym rynku. W sumie, mogę wbić. Dobrze idzie Xamil, ale to jest poziom normalny. Nie wiem, ile zostało do końca, ale następny ranik zrobimy na najwyższym, jaki jest. I zobaczymy, co będzie. Tu się wydaje, jakby się zbliżało do końca. Ja pierdziel. Dobra, ale mi jednego tylko zabili, to się nic nie stało. Szaba kucharz. Przerażająca szaba kucharz. Więcej. A, bo ja złego dałem anioła. A. W tupę nie dział? Dzięki Full HD za 11 lat, witam. Witam. Dziękuję bardzo. Dobra, trzeba pogrom jakiś zrobić, chłopstwa. Jak w Mountain Blade. O, pyk. No, chłopy do piachu. Będzie teraz żyzna ziemia dzięki temu, że zabiłem chłopów. Dzięki czemu chłopi będą mogli lepiej robić na roli. To jest taki cykl chłopstwa w średniowieczu. To mi się bardzo podoba. Historycznie poprawne. Zarżnij go, kolego. XPP. Spoko, Xamil. A ty przeszedłeś już na najwyższym poziomie trudności? Kurde, nikt levela nie wbił. Cześć, to chciałem kupić w sumie. Ale się Mamon wczuł w tą nutkę, nie? No i prawidłowo, widać, że jest szczęśliwy. To jest piękne. Dobra, czekaj. Gdzie to było? Gdzie mi ten item wypieprzyło? A tu. Czternaście z ręki, 14 inta. Za to? Chyba tam.
Czaj, 1200. Ta, to prawie to samo, a to zmniejsza cooldown wielu skilli, więc lepiej. Czaj. To. Tarcza. Ty, ork nie ma nawet dwóch itemów na HP. Może mu dam tą tarczę, żeby te 10 HP wyciągał, czy nie? To się wydaje lepszy build. Przyjechałbyś na urodziny mojej 10-letniej siostry, jesteś jej idolem, kac? O! A że tak powiem... A że tak powiem, możemy to urządzić tak, żeby to były takie urodziny typu prywatny występ? Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Ja pierdziel. Ej, gdzie jest najnowsze turniej? A, tu. Na skipę? Jak w dupę na skipę. Poczekaj. Zresztą nieważne. Pieprzeńcu! A nie, dobra, wszyscy żyją. Demon przyzwany, ale padł. A ja im itemy miałem dawać, zapomniałem. Na urodziny 70-letniej babci byś przyjechał? Zależy ile kilometrów od Łodzi, bo nie wiem czy zdążę dojechać zanim ten. Wiesz, no 70 lat. Nie wiem, czy w ogóle warto się zbierać, nie? Wiesz, ja żyję długo, nie? Ale jak będzie? Wiesz, nie dyskutujemy poza tym o takich smutnych sprawach. Nie wiadomo, co się stanie. Cześć. Co ten ork robi w dupę? A ten ork jest jakiś upośledzony. Ciągle biega źle. Przyjedziesz do Bielska, pokażę ci moją kolekcję, gdzie... W piwnicy, cześć. Czego? Poczekaj, czego? Koleżko, mógłbyś mówić jaśniej? Ty, ale mam gównianego tego krasnoluda zasranego. Pieprzony. Tupę nienawidzę go. Słyszysz? On jest takim gównem ten krasnal. Potek używam? Tak, ale tylko na jakichś trudniejszych rzeczach. Na ten poziom normalny jest za łatwy. Czasem ich zabiją, ale tylko tych najsłabszych, co ich późno kupiłem i jeszcze nie są wylevelowani, no. Czekaj, jak on ma tyle HP, to czekaj. Ale się wczuł w to śpiewanie, koleżka. Będzie powrót do Circle Empire?
Nie wiem, fajna tam ta gra była, może zrobimy za jakiś czas. Ale nie wiem, no masa jest takich gierek tak naprawdę, w których jeszcze nie graliśmy, te takie mikrogierki. Nie wiem, czy jest sens się wpieprzeć na tamtą jeszcze. Czy nie lepiej już inne, nowe. Już 4.25 rekord jest? Nie widziałem go, ale można zerknąć. Przecież ja sobie zobaczył w streamie. Tu już jak każdy tak ma w dupie tamtą grę. O wspinaczce. Ale ciekawe, no bo się zastanawiałem, czy się uda poniżej 5 minut, a tu 4.25. Ja pierdzie. Popieprzono i tam te wyniki porobili. Dobra, staminy nasz healer ma wystarczające, już mu się mana w ogóle nie kończy. Ja nie wiem, czy drugiego healera bym do teamu nie wziął w sumie. Bo nie mam kogo brać. Już biorę kogokolwiek i tak jest łatwo. No on zeda. Pieprzony anioł, no on się do niczego nie nadaje. Rozumiem, Johnny, a to wszystko git. O! Pyk. Pyk. I ten anioł to jest jakiś niedorób, no w dupę. On zawsze prawie pada albo po prostu pada. Czemu mogę ognie sprzedam? Nie wiem. Nie potrzebuję nikogo tak naprawdę już. Ja wygrywam walki na 10 w 8. Ale wezmę sobie drugiego healera po prostu i zobaczymy co dalej. Trzynasty level healer. No mój ma 14, ale on nie ma żadnych tych. Sprzedam tego maga, w sumie masz rację. I tego też sprzedam. Może za kogoś do pieprzonego wziąć jeszcze do teamu. Zwinność zwiększa. Ty. Popieprzony archer się trafił. Który to był? Ten? Weźmiemy go. Mega silny. Z tego ma 40% boosta, z tego 45%. Tylko trzeba mu itemki dobrać. I healera, no. Zrolujmy, może się trafi. U, 16 level. Jeszcze każe wytrzymałość, daje mu inta, a ja mu muszę wytrzymałość, bo wtedy się nie wysra z many szybko. No i git. Ustawmy ich tak. Takiej kolejności, jakich gram. Od najważniejszego do najmniej ważnego. Nie, mogę jeszcze jednego archera, jeżeli będzie jakaś ta mapka, gdzie będzie się dało wpieprzyć jeszcze więcej tych mobów. Trzyma. Niewolnik! Biorę go. Niewolnik to dobra inwestycja. Kto? Taki koleżka co? Zamiast brać pieniądze za pracę, to bierze na plecy baty. Poczekaj.
W tej grze oczywiście. No ja o grze mówię cały czas. Chyba to jest jasne. W sumie czekaj, to chciałem wziąć to dla tych healerów, co siłę daje, bo zwiększa wtedy zasięg. Dobra, ubierzmy te panie, bo tak nago chodzą. Pyk. Pyk. Nie, to się nie przyda chyba. Czemu ona ma minimum od razu? A jeszcze jedną mam, rację. To mnie niewolnica. Czekaj. Ta by coś chciała, czy nie? Masz i zamknie ryj. Ty, no ten to ma OP itemy w tym momencie, ten znachor zasrany. Ty, no ja mam teraz jeszcze bardziej OP team niż miałem, a miałem OP team. Dobra, niewolnica, masz to. Czterdzieści siły, 4 z ręki. Też fajne w sumie. Mamy tyle golda. Cześć, muszę od razu im to ubierać, zanim się pogubię. Tobie tą rękawicę bym kupił, ale za co? Czterdzieści sześć z ręki. Ja pierdzielę, jakie itemy. Czemu ich nie miałem wcześniej? Ty, ale ja już nie mam co dawać. W sensie, jak im dawać nie mam. Masz to. Jak spodobał ci kłod Black Blue, to polecam zagrać w Baby Is You. Okej. Znaczy, no raczej jutro Q pogramy. I może jak skończymy Q albo dojdziemy do momentu, gdzie już psycha siada, to wtedy się pomyśli nad nową taką gierką. Oj nie. Bez wymóweczek. Czaj. Gdzie ta rękawiczka jest?
Tą rękawiczkę chcę, ale nigdzie jej nie ma. Dobra, chyba tak zostawmy, no mamy na tyle OP team, że raczej to wszystko i tak wystarczy. Już poczekaj. Państwo, to sprawdź, ciekawa gierka logiczna. Patrzę. Tales. Nie, Talos Principle. A widziałem kiedyś tą grę, że ma taką dobrą grafikę, a tam się jakieś laserki robi, tak? Możemy zagrać w to, możemy, ale no na razie to cool dokończmy, bo bardzo mi się podoba. A no nie było bardzo już długo. To bym niby chciał na orka. Ten zasrany ork nie rozumie. Dajmy to na orka, trochę mu ładę spadnie, ale wydaje się to lepsze. Zawsze mnie śmieszy ten dźwięk. Wspaniały jest. Tą rękawiczkę jeszcze bym kupił do pełni szczęścia. W sumie jak rękawiczki nie daje to. Mógłbym pójść to. Też będzie git. Dobra, grajmy dalej. Raczej i tak się wzmocnić już nie możemy na tym momencie. Znaczy możemy levelować jeszcze. Ja bym od ciebie nawet noże od Mango kupił. Widzu, nie będę ci wciskał gówna. Najlepiej jak chcesz coś, to wykrzyknij Keneba. No i to wystarczy. Dogadani jesteśmy, dzięki. Ale będę pamiętał, jakbym kiedyś Mango robił, to ten, przypomni się wtedy. Co Draco? Czekaj, druga część, dwie części są, ale nie wiem. Aha, okej. A grałeś w jedynkę, Machoń? Na tym streamie jest więcej głosów Mamona niż mojego? No tak. Jakieś problemy? Tak ma być. Dałem to na tego orka, ale nie wiem. Ten jaki ma gówniane itemy. No nie wierzę, że ja takie gówno itemy mam na tych chłopach, a i tak to jest easy. Coś tu nie gra. W skrócie. Co to za spermolot w prawym dolnym rogu? Gierczak, a ja ci już na to dzisiaj nie odpowiadałem?
Ten ork całkiem szybki, fajnie. To mi się podoba. O, level biła 17, chyba niewolnica. Czy nie niewolnica? Nie. Dobra. To ja już jej chyba tylko lecę zwinność. Cztery. Widzu, potrzebuję inteligencji. Użyczysz mi trochę? O, dzięki, widzu. Nie? Xavielo. Czemu? Czemu? Dobrze, bez obrażania, tak? Czemu? Czemu? Nie będę tutaj ten, nie? Jakiś chamski, coś takiego. Grzecznie się pytam. Czy uważasz, że kasy samoobsługowe zostały wymyślone po to, by skipować dialogi IRL? Powiem ci tak. Kasy samoobsługowe to jest w ogóle ciekawy ewenement. Bo ja się na przykład z nich cieszę, że wchodzisz sobie w słuchaweczkach do sklepu, nawet z nikim nie musisz do nikogo mordy otworzyć, nie? I wychodzisz. Ale jak sobie zdasz sprawę, co to jest kasa samoobsługowa, to wtedy się zastanawiasz właśnie nad tym, do czego ludzkość doprowadza. Kiedyś płaciło się ludziom, żeby cię obsługiwali, wiesz, o co chodzi, to było już coś, że ktoś cię obsługuje, a teraz sklep nie dość, że ci towar wciska i cię dyma w dupę, w skrócie, rozumiesz, nie? To jeszcze ci każą samemu wszystko zeskanować i do torby wsadzić. Rozumiesz to? Czy tak naprawdę to ty jesteś tam pracownikiem, a pracownik jest pracownikiem do kwadratu. Bo najpierw tam pracuje, a potem tam robi zakupy i znowu pracuje, pakując własne zakupy. Rozumiesz mnie? Czyli coś tu w dupę nie gra, w skrócie. Ale z drugiej strony, to, że do nikogo ryja nie trzeba otwierać w sklepie, to jednak chyba jest lepsze niż ten. I wolę to ostatecznie. Więc luj z tym. No. Odklejamy na noc? Nie, to jest mądre. Tylko otwórz umysł. Wyjdź z Matrix. Nie ma wystarczająco. Shorts i TikToki stoją, przeżarły nam głowę. Mi też przeżarły. Czekaj, mi też przeżarły umysł TikToki, ale czy to źle? Czy to jest źle? Czy coś w tym złego? Zastanów się. Dobra, lećmy dalej, bo nigdy tego nie skończymy. Czytam czat. Jak chcesz chce kupić albo fajki, a nawet teraz energole, to musisz stać przy niej pół godziny, zanim ktoś podejdzie. No to prawda. Ty, ja miałem kiedyś popiewszoną sytuację w sklepie. Słuchaj tego. Poszedłem do kasy samoobsługowej i oczywiście wyskoczył error, nie? Oczywiście. I tego, a kolejka była w sklepie i ja do tej pani na kasie mówię tak, można tu podejść? I ona wnerwiona, mówi, nie widzisz ile tu jest ludzi? Zaraz podejdę, dziecioku. W sensie tego, dzieciaku powiedziała, miała z 90 lat, to dlatego tak powiedziała. I mówi, zamknij mordę gnoju, wypieprzaj na tą kasę, podejdę jak będę mogła, nie? Rozumiesz to? Tak powiedziała. I ja potem idę jakoś, no dużo czasu minęło od tego momentu, ale mam to z tyłu głowy. I znowu się kasa oczywiście zacięła. Stoję przy tej kasie, czekam aż podejdą, nie? Baba przychodzi po 5 minutach i mówi tak, czemu pan nie wała, żeby ktoś podszedł? Co miałem jej powiedzieć?
co miałem jej powiedzieć, że mam traumę. Nie dało się, widzowie. Nie da się po prostu. To jest problem. To jest problem polskich szkół. Boże, mam przeżarty umysł. Nie no, ale serio była taka sytuacja i co miałem jej powiedzieć? Nic. Nic. Nic się nie dało powiedzieć. I znowu mamon leci. Ej, git. Gdzie ten liton? A, bo to jest jedzenie. Ty masz dwa razy więcej lat? No tak. Mam dwa razy więcej trauma. Stara raszpro... Stara raszplo róż dupę, powinienem powiedzieć? Się, bo to jest coś takiego, że tam się wyświetla, że ta kasjerka, że podeszła, nie? Ta cyferka. Jak ludzi nie ma w sumie, to od razu podchodzą. Ale gorzej jest, jak są ludzie. Wtedy zależy, na jaką trafisz. Jedna ci powie, zamknij mordę, nie widzisz, są ludzie, zaraz podejdę. A druga ci powie, czemu pan nie woła? Przecież trzeba tutaj pomóc. To jest problem. Nie ma dobrego wyjścia. W dupę, zamknij mordę, orku. Mam pewne pytanie na temat Song Request, ale dlaczego jest tutaj przynajmniej raz na 6 minut piosenka obrażająca? Nie obraża go, tylko to jest kult. Kult Mamona. Słyszysz te słowa, które on wypowiada? Aż chce się żyć w ten sposób. Nie ma gier takiej innej. Jutro dopiero się odblokuje. Ale nie, że o 12, tylko na następnym streamie. Nie ma choń. Oczywiście, że nie. Nie mogę się na ten temat wypowiadać. O, witam, Anon. Gdzie się podziewasz? Nie ma, choć po prostu tego słucham, tak jak ludzie słuchali Chopina kiedyś. Ja po prostu czuję przyjemność słuchając tej muzyki. Rozumiesz? Karmię duszę. Kurde, ile tych questów. A, nie, to są te... Ty pieprzaj mi z tym. 8. Te uczniczki są tak broken, ja pierdzielę. Macho, nie mogę się na ten teatr powiedzieć. Nic nie mogę mówić. Mam zakaz. O dobra, wypiję przepisy. Sztywniutko. Dawno nie było. To tylko na plecakach jest, to jest ewenement, że to jest też tu. Co? Gdybyś chciał next rana robić, to zrób sobie na losowy team. Jak losowy, Xamil? W sensie zrobię na najwyższy poziomie trudności po prostu. Thank you. A, to jest podka. Kurde, wypiję przebis fabułą. Masz. Ty warto tą fabułę czytać w tej grze, Xamil? Czy ty też to skipujesz?
A, trzy losowe jednostki na starcie, chodzi ci o to. No to i tak mogę później iść ostatecznie w tego. Podobny build jak Tera mam, wydaje się mega OP. Mega uniwersalny, na wszystko działa. Ciebie też denerwuje, że przez Mamona... Jak przez Mamona? Co on robił? Kupmy item na zapas dla tej panienki. Czy ona da radę na niego? Czy strollowałem? Dobra, idziemy na nowy turniej. Czy tam fabułę, można bardziej powiedzieć, niż turniej. Jest jakiś skrót, Xamil, żeby wszystkich na hita wyjmować? Czy zawsze będzie trzeba tak przyciągać pałę? O kurde, niewolnice na łańcuchy złapali. Ja, ona żyje. Przeżyła to. Mamul już siedział, wie jak to jest być. Czym? Dlatego donosi na Czekaj, co ty piszesz poza tym? Co ja czytam? Co ty piszesz? Faka obrażeń ork. Te uczniczki taki pogrom robią, zobacz. Gierczak, no niestety. Właśnie, a co z tym popkiem? Było coś po tej aferze? Z nim? Czy zniknął z internetu do dziś? Ej, psy się rzuciły na niewolnicę. No dobra, poradziły se. Raczej trzeba. No może jest jakiś skrócik w opcjach, Xamil, bo tak... Myślę, że tak naprawdę no ciągle tak samo się wystawia raczej te jednostki. Przydałby się jakiś skrót na to. FF7 żądam odpowiedzi. Tifa czy Aerith? Nie znam. Ale już sprawdzę dla ciebie. Aha, Tifa, okej. Okay. Tak wygląda. Znaczy pokażę widzom może. Znaczy, nie wiem co się wyświetli jak wpiszę tą drugą. Ej, to jest ta jedna, Tifa. Teraz ta druga, czaj. Druga jest taka. Ej, którą wybieracie panienkę? Fluszed? Kurde, ciężki wybór, powiem ci. To nie jest takie proste, jak myślałem. Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć. Czy będzie FIFA 98? Czy będzie co? Czy będzie w dupę co? Będzie FIFA 45 jedynie. Prawdziwa gra o życie. Nie, nie będzie żadnej FIFA. Żadnej FIFA nie będzie. Rozumiesz? Nie będę w to siarwo grał.
Ej, był kiedyś taki film ze Stallonem i Polakiem jakimś, PL Górą. I Stallone był piłkarzem w obozie tych Niemców, wiesz, z Adolfem chyba, albo tego, albo wujka Stalowego, nie pamiętam który. I normalnie se w piłę grali. Normalnie piła kopana. Jak one padły? Czekaj, to niewolnica jest, nie? Dobra. Powrót do mamona. Nie wiem, czy cokolwiek brać, tak szczerze. Tak dopieprzone moby, że bez sensu w ogóle przeglądać ten sklep. Jak będą problemy jakieś, to chyba zerknę bardziej. Skipnę chyba od razu do turnieju, bo ja nawet levelować nie muszę. Mi się wydaje. Co, Drako, w ramach kapitalizmu bym zagrał, bo tam mnie zaciekawiłeś. Zagrasz to? Game of Wadowicki. No patrzyłem to dzisiaj, ale to jest ukradzione z Robloxa. W Robloxie chyba bym wolał w to zagrać. Jak już miałbym w to grać. Obczaj szota? Czemu na YouTubie? Zabili mnie dwie uczniczki. Czy może tak być? No. To kiedy ich odkryjemy tak to? Tych ciemnych, w sensie tych ukrytych. Nigdy? Warto zjeść pistację, na które mam uczulenie, żeby jutro nie iść do roboty. Jezus Maria. No nie wiem, chyba nie, bo możesz wykitować chyba od tego. Nie wiem, jak to działa. Chyba lepiej nie wykitować. Znaczy tego. Ale to nie jest większa szansa po prostu, że w naszej najbliższej odległości nie ma żadnych ufolutków, niż że się ukrywają w jakimś ciemnym lesie. Według tej teorii. Będzie inna gra oprócz tego. Dzisiaj mała szansa. Ukrywają się. Ty, jemu bym dał tą 40 z ręki, no. Gdzie git? Bicie w przeciągu 3 dni 19 piw, ale ty już nie miałeś pić. To już alkoholizm czy kiepski tydzień? Jezus Mario.
Co jest w dupę? Czy to jest alkoholizm? No jest to możliwe. Bardzo. Może sprawdź, czy dałbyś radę nie pić chociaż 2 godziny. Wtedy się zorientujemy, czy jesteś alkoholikiem, czy nie. W jakimś stopniu chociaż. Jak kiedy małpki? W sensie... Kurde, zabijają mi tych. Tak naprawdę jeszcze jeden healer by się przydał. Ej, a da się ustawić tak, żeby mobek był blisko tych? Na przykład... Da się. Ty, ale kurde, co walkę tak trzeba ustawiać. To jest problem tej gry. Na dłuższą metę mi się wydaje, Xamil. Że... Im dłużej grasz w dupę, tym ciągle te moby trzeba przestawiać. Powinno być jak w Heroesach, że jedno ustawienie i potem co najwyżej je zmieniasz. Już wyobraź sobie w Heroesach za każdym razem moby tak ustawiać. Byłem Gokudam. I to naprawdę. Poczekaj, zaraz to przeczytam na większych napisach, bo ja już oczy tracę. Przechwytuje wszystkie obrażenia otrzymane przez tego gladiatora, dopóki przechwytywane obrażenia nie osiągną limitu 100 obrażeń na poziom gladiatora. Następnie eksploduje. Takie ono, takie o, tak szczerze. Trzydzieści inta, 20 zręczności. Jemu to dam. Może będzie coś robił. Bo od razu następny turniej, no bo tak naprawdę ja mam dokokszonych ich fest wszystkich. Dobra. Ostatnio nie piłem nic 3 tygodnie. Nie moja wina, że był poślizg. Aha. Czyli to przeze mnie wróciłeś do picia? Nie, najlepiej z mojej strony w takim razie, wybacz mi. Teraz to mnie poniosło, wybacz. Czekaj. Wypieprzę mu to. Tym uczniczkom coś. Muszę sprzedawać te śmieci. Koty mi się dupczą pod oknem. Słyszę jak dro... Czekaj. Co jest w dupa? Skąd wiesz, że to koty, a nie... żule? Nieważne. Nieważne. Doglądasz, ja? A skąd wiesz, że to nie furasy się przebrały? Ja masa, no ta.
Ja zbyt dokoksiłem team i trzecią arenę robię bez żadnego ulepszania. Po prostu se dymam. Zobacz, co oni robią. Czaj, ci... On ma zasięg. Śpię. Oj. Ty on... A, on ma te działka. No te działka to chyba gówno jest. Właśnie te działka to jest coś jak ten mag, tylko że na odwrót. Super attack speed i małe DMG. Oj, mag padnie. Ty, mag żyje? Jaki w dupę cudem ten mag żyje. Co ja mu dałem za item, że on jest taki tanki? Na cały poziom trudności, ale spokojnie, masz rację, jak pan szlabie, to jest problem. Tylko że tutaj pomyśleli. Ja gram na normalu, bo to pierwszy raz gram w tą grę, ale jest jakiś poziom tam piekielny i tak dalej. Dużo tych poziomów trudności. Next gierkę zagramy na najwyższym i zobaczymy jak będzie. Czemu oni wszyscy mi maga napieprzają od razu? To jest aż taki silny? Z gównem. Punkty priorytetowe raz ustawione na stałe są? A, okej. Okay. No to przydałoby się ustawić, żeby chłop tylko biegał wokół tych mobów. Ale rzeczywiście, no, na stałe to jest. Przydałoby się kliknąć stój tu i się nie ruszaj. I Lui. A, maga nie wskrzesiłem, a Lui z tym magiem. To on miał tych, co wybuchali? Czy aż tyle mi zadał? To niemożliwe, że inaczej już tyle by zadał. I dzisiaj Anon były. I jutro też będą. A tą grę to raczej tak na dobitkę, tylko w nocy gramy. Nie wiem ile ona jeszcze będzie, no na pewno zrobimy ten piekielny poziom trudności, przynajmniej spróbujemy. A później już raczej nie, no chyba że jest jeszcze jakiś content, który się zejdzie. Kolejna arenka, tak o zrobiona, na najwyższym poziomie trudności arenowym. 50. Zwinność, o kur... Jest jeszcze jedna. Tylko jej nie widzę. Nie, nie ma? Nie widzę jej. Cześć, co to 50 dawało z ręki? Gdzie to jest? Tu. A, rzeczywiście, on ma to włączone. Co to jest? Co tu jest? A jak to zmieni... Kurde! Cześć, z mordy da się... Aha! Awatar się da... Nie. Da się w grze zmienić, żeby ludzik z inną głową biegał. No po co to jest, to nie wiem, ale... Mogli dodać, że mopki się od razu spełnią na ręce zamiast tego, no ale może być. Szyki. Masz to.
to orkowi bym dał. Nie mam za co mu tego w dupę dać. Masz to. No ta, mogę swój łeb tam wstawić, no. Ty, dobra, zróbmy tego, bo nie widzę ostatniej... A, tu jest wieża maga, okej. Spróbujmy ją se zdymać. Jak, Rafał, o czym ty gadasz? Czekaj, no nie ma serio guzika, żeby z pompy ich kłaść? To jest aż takie dziwne, nie? Oho, stream się zaczyna. Witam widzów. Ty, ale oni już teraz tanki są, zobacz. Ale i tak jest easy, chyba nikt nie padł. Było dzisiaj 3 haran w DD2. W czym? Co to jest DD2? Ale tego, jaka gra była? Ruletka taka, że strzelasz się z jakimś diabłem, czy co to w dupę jest? Tymi shotgunami. Witam widzów. Nie wiem jutro co będzie, albo jakiś horror, albo któryś z symulatorów, które czekają od dawna. A, Darkest Dungeon, o właśnie, w jedynkę może zagram za jakiś czas. To też jest taka gierka, że pod rany się grało chyba. Też fajna byłaby jednak na noce. Dziesięć razy jednego gladiatora, który umarł? Cześć. Który mi niby... A, ten umarł 10 razy. Kto to jest? A, to jest mag. Nie, orka mi zabili, nawet nie zauważyłem. Tak było easy. A, bo oni sfokusowali się full na orku. O ja pierdziele, przegram chyba. Ty, przegram. Ja pierdziele, przegrałem. Ty, da się przegrać jednak. Chyba za bardzo się ten hop do przodu tak zwane, za bardzo. No już spokojnie, to nie koniec, patrz co się dzieje. To jest znowu ta sama walka, nie? Czy to jest kolejna? Ty, bo mag... Znowu miurka! Znowu miurka zabili! Ty, znowu przegrałem, co jest? Poddaję się. Muszę się dokoksić. Ja myślałem, że przyspieszy wstawanie gladiatorów. Witam Alfa, witam. Jak idź spać? Czy nie? Ty, ale jakim cudem?
za mało heala miałem? Czy po prostu za niskie levele? W sensie, no wszystkimi mam za mało HP, bo ja idę full bombę, ale... Aż tak odstaje? Co się w dupę dzieje, ty? Za wolno healowali tamci. Co healować mają? Well done. Nie, to gówno chyba. Our trust has matured. I will invite. Run. Kurde, zamki ryj, daj mi się napieprzyć z krasnoludami, no. Ruda. Grałeś w The Henry Stickmin? Nie wiem co to jest, więc nie. Ale co to jest za gra? Jakiego typu? Napisz, to może zagramy. Ja mam dość niskie levele wszystkimi tymi, no. Zobacz, jak ja się biję z 30 levelami, bo mam 18. Nie wiem. A no, możesz ją zapytać. Chyba movementa też muszę coś pójść, żeby on dobiegał w ogóle i leczył cokolwiek. Nie wiem, orkiem miał za mało HP, 10 HP i to jest za mało w dupę. Nawet tam ci padali, więc... Co jest w dupę? Ty, oni mnie wszyscy dymają jak beta. Chyba troszeczkę za bardzo przeskipowałem i nie ekspiłem nic. No ale było za łatwo, to musiałem to zrobić. Ale to jest mało HP. Ja jej muszę chociaż po jednym itemie na HP dawać. Inaczej się nam kładli. Vital traci 10% zdrowia co 3 sekundy. W sumie. Kurde ty. On da radę? Czy gdzie jest ten item? Który to w dupę item? A ten? Przetestujmy to. Flaszówka, point and click, wybierasz swoją drogę. Aha, to na Steamie jest. To jak flaszówka? Chyba, że to była kiedyś flaszówka i po prostu jest na Steamie. Kurde, nie za to mu dałem. Wieście inta on ma. Nie wiem, czy to wystarczy. Inta, muszę pójść tym burdasom. Oni mają max leczenie, szybkość, max wszystko. Niby leczy dużo, no nie wiem, widzowie. Opieprzyłem 250 gram pistacji, jakby mnie jutro nie było, to się przekręciłem. Ale co ty mówisz? Tupę. Czemu to zrobiłeś? 200 level. O, to może nie wyjść.
Oni wszyscy padli. Czy oni są tacy papierowi? Co ja zrobiłem? It's a relief not having to see that giant frog reach my town. I will send scouts to find witch camps and end this nonsense for good. To moja wina, widzowie, wszystko. Pójdźmy na poprzedni turniej i tam trzeba będzie level pofarmić. Gierka jest na 30 minut, 14 godzin? Jak w dupę. Aż taka rozbieżność. Co to za gra jest? Nie wiem, no bardzo długa w takim razie to. Znaczy no niby jak się tak krótko, to też git, ale... Czy ja ją porzucę po takim krótkim czasie? Ja jestem odklejeńcem. Spoko, Johnny, spoko. Nie znam tej gry, ale mogę zerknąć. Ale to jest taka gra logiczna? Niewolnice mi zabiją. Nie, żyje ona. Ty, ja chyba uczników muszę stawiać obok tych mele. Tak mi się wydaje. Bo potem ten typek biegnie, żeby uleczyć. I odbiega od mele mobów. Dzięki Lich za 16 lat. Przebacz nieobecność, nie ma problemu. Ja jestem codziennie, więc musisz teraz też być codziennie. Witam, witam. Jestem daily streamerem. Każdy o tym wie. Little trolling? W dupę little trolling. Dziękuję bardzo, liczy za 16 lat. Witam, witam. A ja muszę zobaczyć. W tej grze tu trzeba zasięgowców kłaść obok. I wszystkich po prostu w kocioł wpieprzać, tak mi się wydaje. Najlepsza taktyka. Aha, widać, że najlepszy. Nie wiem, czy ten item, co zabiera 10% HP co 3 sekundy, jest dobry. Bo zależy od rana. Jak oni nie obok siebie biegają, to jest zły. Spoko, Wojo, spoko. Ale żyją. A jak żyją, to żyją. Trzysta inta on ma? Czekaj, ale... No i widzisz, uleczył je. I nie musiał odbiegać, bo ma gigantyczny zasięg. Czyli taktyka działa. Spoko, Wojo, no... Kurde, jak na tyle godzin, no niby będzie można zostawić na później, ale też sporo takich gierek jest, także nie wiem... Czy w najbliższym czasie ona by była, no. Czy po prostu za jakiś czas, jak będziemy czegoś szukać takiego. Na późniejsze. Granie. Sporo tych gierek jest takich, wiesz.
Kurde, maga mi zabiją, a nie żyje. Spoko, Johnny. No przeczytałem to chyba już wcześniej. Mówiłem. Ale to też inny widz o tej grze pisze przecież. Czekaj. Ty, my gotowi na nową arenę? Czy jeszcze nie? Matrix kiedy? Ty, teraz kręcą Matrixa nowego, piątkę. O to ci chodzi? Czy są jakieś 30 zwinności, 30 tego? Cześć, gdzie te itemy? Gdzie je kupiłem? Nie mam w ogóle slotów. Nie musi być wielki. Lekko susi powiedziane. Kurde, nie wiem jakie item miałam lecieć na nich, żeby było git. Jak zobaczysz jakąś porcję od 20 kiedy w porcję. A jest na NB ta gierka czy nie? Ta twoja? Czy ta wasza? No bo to razem to polecacie. Nie mogę patrzeć jak się staczasz. Wracaj do League of Legends. Bazal. Wracaj to do rynsztoku w dupę, bo nie masz prawa po chodniku chodzić. Koniec teraz. Wracamy do starych dobrych czasów. GTA to się dzieje jak coś. To się dzieje oczywiście w GTA. No każdy o tym wie, normalny. Nie wiem, czy to jednak jest dobre dla niego. Zamiast tego chyba udam to po prostu. Albo coś na HP. Czternaście HP ma ork git. Widzę ocena. Widzę ocenę od Cyby. Kupiłeś drako ze stikwany? O, to też mi powiesz, czy warto je kupować. Dobra, Xamil, pisz do twórcy gry, żeby się klikało jednym guzikiem stałe ustawienia tych oddziałów, bo mnie popieprzy. Jest na Enebie i ile kosztuje? Piszesz, no i git. 20 pysycy? Grałeś dawno temu? Ale w sensie na flaszówce jeszcze? Bo widzę pisał, że to jest flaszówka. Hmm.
Niewolnice na łańcuch wzięli, rozumiesz? Ej, mi tak. Można. Excellent. Jak ona padła? Dzięki 666 Diables. Witam serdecznie, dzięki za primę. Diabel. Prawdziwy. Ty, ja z golemami przegram? Chyba nie. Nie wiem, czy ktoś padł. Nie. Kurde, ale takie gówniane te itemy ona daje, głupia szmata. Mario, co ty piszesz? Życie ci niemiłe? Ty, jednak w sumie same łuczniczki, jak przed chwilą myślałem, żebym miał w ekipie, to by nie wystarczyło. Cisz? SR jest za głośno? O. Sto pięćdziesiąty ma Krasnel. Do piachu Krasnel, ludzie w dupa. Ty, w sumie 20 level jak dobiję na nich. Chyba będzie wystarczająco, bo wtedy też dodatkowy item dojdzie. No. Spoko, wojo, spoko, spoko. Well done, lad. Dobra. Na 30 level to jest max level itemków, tak? Ja chyba im wszystkim wezmę te hełmy na 20 level. To się wydaje najlepsza rzecz. Parodia to jest ciężka. Dobra, trzeba ptaki zabić, widzowie. No, ptaszki zabite. Many thanks. Kurde, ale ten level wolno zaczął iść. O! Zabił mi wszystkich mele. Ej, ty spory pane, bo to są niektóre moby takie, że ci one-shotują melaków. Niektórzy, że one-shotują tych zasięgowców, ale to takie dziwne. Nikt nie wbił 20 jeszcze?
Klasyczek, mortadelka. Taka chrupiąca teraz ogniska by wjechała, co? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Każdy Polak zna ten smak. Well done. Czek, gówno itemy masz, maciuro. Weźmy to. To też się do niczego nie nadaje, ten item. To ja muszę teraz po prostu iść full armor itemy. Na last itemy dla każdego i to będzie najlepsza opcja. Czekaj. Zobacz, takie questy ścierwo pieprzone, ale arenkę no, tej nowej nie zrobimy. No nie ma bata. Ewidentnie 20 level trzeba dobić. Dziewięć. Masz. Ty, ale z cum. Bo widać, gdzie są, jak się zobaczy priorytet. Ja pierdzielę. Nie widzę ich, ale ich widzę. XPP. To jest bez sensu. Jak z kamerek, no? Błąd gry. Czyli oczywiście maga zabili. Dobrze, mamon mówi. No mamonik to wiadomo, że dobrze się wypowiada, rel. Ta, nie ma komfortu. Dobrze. Usiądź prosto, a gdzieś się skradasz? To nic nie da, widzisz. Ty mówisz usiądź prosto, znowu ci coś nie pasuje. No niewygodnie mi się siedzi, jak widzę, że ci nie pasuje. Ten mówi usiądź prosto. Wszyscy narzekają w dupę. Dobra. 20 w końcu w dup. Ten opis jest za długi. To byłoby lepsze przecież. A nie, to jest prawie to samo. Ty, on może tak mówić? Oceń.
Zobacz, na takie ekipki brudasów, no to jak jeden guzik powinien być. Klik, pyk, sryk. Rozumiesz? Nie wiem, próbujemy tego? Szkoda, że orkiem się nie udało chociaż dobić 20, ale możemy spróbować, zobaczymy. Pierwsze to easy. A, oczywiście magpada. Ja go nawet nie biorę chyba na tego, na ustawkę. Chłop się po prostu składa zanim się coś zacznie. Jakiś pewnie lepszy mag jest do wyboru, ale ten... Może po prostu jest gównianą jednostką, a ja go forsuję. Może tak być. Przeżył. 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 To jest ten etap, w którym ostatnio polegliśmy. Co? Aha. To teraz było tak easy, a wtedy tu padłem. To nie był ten etap jeszcze. To jest ten etap chyba. Bo jest ich więcej dużo. Nie, czekaj, to też nie jest to. To chyba było poprzednio, po prostu jednak dokoksiliśmy. Parę leveli wpadło. O kurde, ty, ciężko jest. Wiecie, a ilu padło? U nas? Uczyczka jedna. To się nic nie stało. Jedna to może se gryźć ziemię. Żaden koszt. O ja pierdziele, no pomóż jej. Tu są różne te efekty, fir i tak dalej, ja żadnego nie używam. I tak daję radę, więc chyba git. Czekaj. Temu atak speeda dałem, w końcu siebie atakuje, ale... Dzięki. I daję. No i git. Każdy gangster tego słucha. Dobranoc, Quinto. A, już pierwszy. Jesteś takim tym wyznacznikiem, która jest godzina. Też się zaraz zbieram. Znaczy dokończyłbym to, nie wiem ile zostało. Dobranoc, Quinto. Jutro się widzimy. Mam nadzieję. Gdzie kolejna ta? A, wygraj ostatni turniej, czyli już jest koniec. Okej. To ja bym kupił dwie szmaty.
dopiero poszedł. Cześć, gdzie są te szmatki? Ty, gdzie są te hełmy i tak dalej? O, piesek, ale go nie biorę. Tylko nie ma żadnych tych. O, tu jest jeszcze jakiś inny, lepszy nawet, bo to 30 level. To mogę wziąć. Chyba tyle wystarczy. Ostatni turniej. Ty, jest jedno podejście? Pozostali członkowie Unii Krasnoludów pozwolili Baronowi zdobyć najnowszą i najbardziej zamacaną technologię. Używając rzecznego szlaku handlowego jako przykrywki, potajemnie wydobywała duże ilości kryształów, co? Czekaj, bo to ma chyba wybory miały znaczenie, co ja robiłem. Thanks to the Baroness' deception, the Deadwoods region would be renamed the Mana Bay within a few years. Once in power, the Baroness made many compromises to maintain peace with the Tyrell Kingdom. Dobra, Baronowa jest głównym bossem, tak? I co to oznacza? Skarłatna magia wzrosła. Dobra, krasnoludy stały się niewolnikami, czyli prawidłowo. Especially in the former Deadwoods, now filled with undead. Nevertheless, the war was averted. Wojna została zażegnana, ratując tysiące istnień. Ja miałem teraz robić. Kogo w dupę obchodzi to lore? W takich warunkach i czasie krwawy sport są dochodowym biznesem? Dobra. Chłop do mnie pieprzy lore, ja się chcę bić. Nie ma ostatniej walki nawet. Jest. Przecież było wygraj ostatni turniej. Po co ja ich jeszcze dokoksiłem? Jak bad ending w dupę? To ty to wiesz, co się działo w lore? Złoto wydane. Tryb bez końca polega na jak najszybszym zbudowaniu unikatowej drużyny, przechodzeniu przez kolejne rundy, osiągnięciu najwyższej możliwych wyników, porównywaniu ich z innymi graczami. Czekaj, czyli kampania ma fabułę ogólnie i w sumie jakby grać teraz jeszcze raz. Dzięki, co next? Nie dałeś nutki. 6 godzin przeszliśmy grę. Tak szczerze, no to tak fajna gierka, żeby przejść. Nie wiem, czy będę ją grał na innym poziomie trudności. Zobaczysz. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.